bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Mińsku Mazowieckim, a właściwie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Przede mną trzy osoby tu pracujące, osoby na stanowiskach, ale zanim do tego chciałbym powiedzieć, że spotkaliśmy się tutaj, ponieważ MOPS wykazuje ostatnio sporą aktywność. Gdyby było inaczej, być może tutaj nasza kamera by nie zajrzała, ale ponieważ MOPS wykazuje taką aktywność, dzisiaj przedstawiam Państwu Panią Dyrektor Elżbietę Kowalik-Wirowską. Witamy Pani Dyrektor, Pana Inspektora i Rzecznika MOPS Piotra Tomaszewskiego. Witam Pani Piotrze i Inspektora Justynę Zalewską. Witam Pani Justyno. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, spotkaliśmy tutaj, by powiedzieć naszym widzom, naszym mieszkańcom, mieszczanom, jaka jest dzisiaj sytuacja MOPS-u? Czy zmieniły się usługi MOPS-u? Czemu w ogóle, po co jest ten MOPS, żeby ktoś tutaj z Państwa powiedział tym, którzy nas właśnie, nas oglądają, nas słuchają? No przede wszystkim zauważamy, że osób potrzebujących pomocy z naszej strony na terenie Mińska Mazowieckiego jest coraz więcej. Staramy się robić wszystko, aby w swojej działalności, w świadczonych usługach, w pomocy odchodzić od stereotypu pomocy społecznej postrzegane jako miejsce odbierania tylko pomocy. Czeka, a co to jest stereotyp udzielania pomocy, a co to jest to nowe? Myślę, że oczywiście, wydaje mi się, że uważam, że zawsze podstawą naszej działalności będzie pomoc finansowa, natomiast... Pomoc ludziom biednym, powiedzmy tak, od razu, oczywiście. Tak? Czyli takim, którzy sobie nie radzą z sytuacją życiową. Mają, nie wiem, nie mają pracy, mieszkają w złych warunkach, są z rodzin patologicznych. Czy to tak należy rozumieć? Tak należy to rozumieć. Dlatego oprócz pomocy finansowej realizujemy projekty aktywizacyjne, takie jak Czas na Aktywność w Mińsku Mazowieckim. W tym roku realizujemy już drugą edycję tego programu. Jest to program aktywizacyjny, za pomocą którego chcemy pomóc naszym podopiecznym znaleźć pracę. Poza tym realizujemy wspólnie z chrześcijańskim... Ale jeszcze raz przepraszam. Od znajdowania pracy to jest... czyli Urząd Pracy. Czyli tak, jakby chcecie zastąpić ten Urząd Pracy, nie, czy pomóc Urzędowi Pracy? Nie, oczywiście nie chcemy zastąpić Urzędu Pracy, ale chcemy się skoncentrować w swojej pomocy poprzez ten projekt na tylko i wyłącznie na naszych podopiecznych, którzy są naprawdę w najtrudniejszej sytuacji. Czyli jakby wydzielacie z tych sekcji bezrobotnych waszych podopiecznych? Czyli nie nazwałbym, panie redaktorze, tego takim stronom, jako wydzielanie, ale staramy się kierować tę pomoc w najbardziej adekwatny sposób, czyli do osób, które są w najtrudniejszej sytuacji i również, myślę, że pani dyrektor się ze mną zgodzi, wykazują chęć uczestniczenia w takich kursach. Panie dyrektor, czy są jakieś już konkretne wyniki właśnie tej akcji? Szukania pracy, opiekowania się waszymi podopiecznymi ze względu na pracę? Ja sprostuję tu kolegę. Tak. Program trwa już trzeci rok. I ten rok właśnie oczekujemy przyniesie największe rezultaty, ponieważ w ramach posiadanych z Unii Europejskiej środków otwieramy klub integracji społecznej. Mamy na to wstępną zgodę zarządu miasta. Będziemy się ubiegać o zgodę Rady Miasta. Czyli, przepraszam, panie dyrektor, ośrodek walczy i zdobył już pieniądze unijne. Tak, ja to tak rozumiem, tak? W ciągu czyli trwania tych pieniędzy, które macie, ale zaczynamy. 50 tysięcy. To są duże pieniądze. Czy musicie o te pieniądze walczyć z Unii, czy chcecie walczyć? To znaczy, wywalczyliśmy je w 2011 roku, pod koniec w zasadzie 2011 roku, kiedy wraz z burmistrzem miasta i zarządem miasta podjęliśmy decyzję o przedłużeniu trwania projektu na 3,5 roku. Bo pierwotnie miał projekt trwać tylko rok, później pojawiła się szansa organu dystrybuującego te środki unijne, że możemy przedłużyć trwanie projektu pod warunkiem oczywiście skonstruowania sensownego programu. Rozumiem. Ja myślę, że to się opłaca, tak? Wam się to opłaca, tak? To
Znaczy, to na tym najbardziej korzysta. Uczestnicy projektu. Dla nas jest to dodatkowa praca. W ciągu tych 3 lat było łącznie 45 osób. Mm-hmm. 570. Ponad 570. Dla 40 osób, pani dyrektor? Ale program trwać będzie jeszcze ten rok i połowę przyszłego. Aha, czyli w sumie ile osób przywinie się przez ten program? Liczymy, że około 90. 90, czyli około 100 osób, 500 tysięcy. Tak. Dobrze Unia płaci. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Powiedzmy sobie, no też chciałbym taki mieć projekt, żeby... nie da się przeliczyć no, wprost. Ale właśnie, chciałem właśnie, żeby to pani dyrektor powiedziała. Ośrodek zyskuje na tym, na udziale w projekcie, oprócz tego, że realizuje swoje zadania statutowe i nie tylko, ale także zaopatruje się w dodatkowy sprzęt, na przykład w projektor, w laptop, w szafę na dokumenty tajne, doposażamy ośrodek. Klub Integracji Społecznej, gdy powstanie, będziemy mogli kupić stół konferencyjny. To są takie wymierne rzeczy. A kto kieruje które... tym projektem, pani dyrektor? Tym projektem kieruje pani inspektor Justyna Zalewska. Pani Justyno, pani powie tak od serca. Czy rzeczywiście pani czuje potrzebę wdrażania takich projektów dla 100 osób, tak? Jak najbardziej tak. Jest to zasadne. A co za tym przemawia tak konkretnie? No? Ponieważ nasi klienci no, często nie mają wykształcenia odpowiedniego, prawda, żeby szukać pracy, podjąć pracę na rynku pracy, często potrzebują no, doszkolić. A to jest taka większej pomocy niż udziela Powiatowy Urząd Pracy. To jest taka większa, bardziej skoordynowana pomoc, rozumiem, tak? Jest tam cała ścieżka takich działań niezbędnych właśnie do tego, żeby ten człowiek no, mógł odnaleźć się na rynku pracy. Dobrze, jeśli ta setka by znalazła pracę, to chwała Bogu, tak? I projektowi, i Unii, tak? Żeby tyle dała pieniędzy, tak? Ale czy znajdzie? No, mamy nadzieję, że tak. To są jacy, to są ludzie? To są ludzie wykształceni, niewykształceni, z rodzin partnerów? Co to są? No, to są osoby zamieszkujące na terenie miasta, mazowiecki, nieaktywne zawodowo. Długi czas. Przynajmniej 12 miesięcy są. To są sprzątaczki, nie wiem, no, ludzie po zawodówce, bez szkoły. To są osoby, które mają wykształcenie, przynajmniej podstawowe. Ale nieadekwatne do obecnej sytuacji, która jest na rynku pracy. Ja się już umawiam, pani Justyno, jak ten projekt się zakończy, na takie podsumowanie z tymi ludźmi właśnie. Ja chciałbym z nimi porozmawiać. Mam nadzieję, że państwo mnie zaproszą na takie spotkanie, bo ja naprawdę mi zależy z nimi porozmawiać, a szczególnie z tymi, którzy przełamali jakby swoją czy niechęć do pracy, czy brak, czy niechęć pracodawców do nich i zdobyli tę pracę. Bo ja też bym może kogoś zatrudnił z tego projektu, jeśli by to było takie możliwe. Proszę państwa, projekty unijne, to jest, jaka to jest skala pieniędzy, którą państwo macie, jeśli chodzi o projekty, bo to nie jest jedyny chyba projekt, tak? Czy to jest jedyny projekt? Jedyny, tak? Projekt. Jedyny tylko projekt na razie. Unijny, tak. Ale są jakieś projekty nasze, krajowe, tak? Tak, ogłaszane. Bierzemy udział w konkursach startowych, ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ubiegłym roku braliśmy udział, staraliśmy się o 2 granty. Dostaliśmy niestety 1, przeznaczony na program Asystent Rodziny. 2020. I to ministerstwo jakieś się organizuje? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Aha, rozumiem. Drugi projekt, to drugi konkurs, w którym wzięliśmy udział, no ale niestety nie dostaliśmy pieniędzy na ten cel. To grant związany ze wspomaganiem działań przeciwdziałających przemocy w rodzinie. No właśnie chciałbym teraz porozmawiać. O, tak mówiliśmy, zaczynamy od Unii, no tak wypada, prawda? Wiszą wśród nas flagi nasze narodowe, flagi miasta i unijne. Ta unijna nieraz wydaje się niektórym pierwsza, ponieważ no, integrujemy się dostatecznie, więc chyba celowo zaczęliśmy od projektu unijnego. Ale porozmawiajmy o samym MOPS-ie, czyli o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jaką kwotą rocznie państwo dysponują? I jeśli by można zapytać, ile to jest na każdego mieszczanina na przykład, ile na każdego członka waszego petenta, no, czy klienta, czy może podopiecznego, no, chyba tak najlepiej jak się nazywa, prawda? To jest
Na pewno nośne, ale pytanie, ale bardzo trudna odpowiedź. Nie da się przełożyć wprost środków, które mamy przeznaczone na pomoc obywatelom, mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki. Przepraszam pani dyrektor, gdyby na przykład wszyscy mieszczanie w tej chwili poczuli się ubogimi i przyszli do pani, to ile dla nich pani miałaby dla każdego z nich pieniędzy? Pytanie zaliczam do pytań z dziedziny stawianych przez Super Express, ale odpowiem. 311 zł. Aha. Czyli pani dyrektor, czy każdy dostałby około 300, jeśli by tak więc zwiedniał? Tak. No można się troszkę uśmiać i rzeczywiście to jest pytanie w stylu Super Expressowym, ale takie pytania również, powiedzmy sobie, może ludzie chcieliby usłyszeć odpowiedź. A ile to jest na każdego podopiecznego waszego? Rzeczywiście z tych realnych ludzi, którzy się do was zgłaszają. To jest około 3000 zł. Po 3000. Czyli każdy, kto u was jest w księgach waszych zapisany, ma szansę otrzymać 3000 zł. Muszę zaznaczyć, w różnych formach. No że jest to też pomoc w naturze, w posiłku, w uzyskaniu dachu nad głową, czyli schronienia w noclegowni. W domu dziennego pobytu, tak. Także wszystkie formy pomocy, które przewiduje ustawa o pomocy społecznej. Ja też bardzo proszę. Ja nawiązując do pana wcześniejszego pytania odnośnie podziału kwoty, jaką dysponujemy na liczbę mieszkańców w Mińsku-Mazowieckim, chcę panu i mieszkańcom Mińska-Mazowieckiego powiedzieć, że na pewno żaden z nich nie chciałby się znaleźć w tak trudnej sytuacji, często bardzo dramatycznej, w jakiej znajdują się nasi podopieczni. Bo ja rozumiem, my możemy sobie tutaj pogadać, tak? Więc jak to by było, gdyby się stało. Tak, ale pamiętać, że dbać się o to, żeby się nie stawiać z tej sytuacji. Tak. Bo chyba przyjście do was jest raz już naprawdę bardzo dużą koniecznością, a po prostu jest to sprawa wstydliwa dla wielu ludzi. I wielu ludzi nawet przymierałoby głodem, a do was nie przyszło. Z powodu wstydu, zwykłego wstydu. Tak? Chciałbym jeszcze powiedzieć, że teraz w swojej pracy mam również bezpośredni kontakt z podopiecznymi i potwierdzam to, co pan mówi, że często ludzie, którzy zgłaszają się do nas, wyczuwam u nich pewną taką barierę wstydu i no, na pewno nikt nie chce do nas przychodzić. Tak? Ludzie zgłaszają się wtedy, kiedy naprawdę są postawieni pod ścianą. Czyli dla wielu waszych podopiecznych jest to ostateczność, tak? Ostateczność i również nasza pomoc jest jedyną formą pomocy, jaką ci ludzie otrzymują. Ale dla niektórych również jest to forma, no po prostu zdobywania pieniędzy. No. Panie redaktorze, badania socjologiczne prowadzone w wielu systemach zabezpieczenia społecznego na całym świecie wskazują na to, że w krajach także wyżej rozwiniętych. Wyłudzaczy nie brakuje. Około 10% świadczeń stanowią świadczenia nienależne pobrane. My od tej średniej nie odstajemy. Rozumiem, że państwo kontrolują jak najbardziej, czy to nie jest wyłudzane. Jakie macie systemy kontroli? Oczywiście, no, możemy to robić w pewnym stopniu poprzez pracę pracowników socjalnych, natomiast no, nie mamy takich narzędzi, aby w jednoznaczny sposób stwierdzić, czy osoba, która zgłasza się do nas o pomoc, robi to w sposób celowy i... Czy taką kontrolę można zacieśnić? Natomiast, panie redaktorze, ja bym też nie chciał podążać w tą stronę rozmowy. Mhm. Oczywiście nie zakładamy nigdy, że ktoś, kto zgłasza się do nas... To tylko jak nie zgłoszeli tutaj z trasy. Ma gdzieś jakieś ukryte nieuczciwe intencje, prawda? Podchodzicie do każdego waszego podopiecznego jako rzeczywiście potrzebującego. Tak. I nie. Domniemanie niewinności tutaj obowiązuje. Tak, jak? Lubimy, szanujemy naszych podopiecznych i staramy się im pomóc zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast gdy okaże się, że ta pomoc, którą otrzymali, jest spożytkowywana niezgodnie z przeznaczeniem, no wówczas ustawa o pomocy społecznej ma takie zapisy kontrolne, tak. Że gdy pomoc jest wydatkowana, bo podstawową formą pomocy jest forma pieniężna. Jeśli jest wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem, mamy prawo ograniczyć dostęp do świadczeń pieniężnych poprzez przyznawanie świadczeń w naturze. Ja rozumiem, dotyczy to takiej sytuacji, że rodzina dostaje pieniądze, a właściwie weźmie przybije, tak? Dokładnie tak. To jest taka typowa sytuacja, z którą się spotykamy, a właściwie standard już taki. Jeśli ktoś chce skrytykować pomoc społeczną, to zawsze odnosi się do tego. To też, ale
proszę mi wierzyć, tak, że nie zakładamy w ogóle, że ktoś przychodzi do nas z zamiarem oszukania. Myślę, że teraz w tym niewłaściwej strukturze wydatków rodzin wiele miejsca zajmują takie pochopnie pobrane kredyty, pożyczki z parabanków i tych instytucji kredytowych. I człowiek, dostając od nas zasiłek celowy, czy okresowy, jakąkolwiek formę pomocy, łata dziurę w gospodarstwie domowym, najpierw spłacając zobowiązania. Tak. No i otóż dostaje pieniądze na tonę węgla, nie kupuje tego węgla. Dla nas już jest to świadczenie pobrane, wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, bo my dajemy na ten węgiel, żeby dzieciakom było ciepło, czy osobie starej, czy osobie niepełnosprawnej, która zamieszkuje w tym gospodarstwie. Czy w domu nadal zimno, a pieniądze bierze komornik, czy bierze... Takie sytuacje są, tak? Tak. Jak słyszałem 10-15%. Więc ja bym tu nie demonizowała, że tata wziął zasiłek i przeczył. Czy to już nie jest? To nie jest pierwszorzędna przyczyna. Czy są jakby nowe standardy nienależnego przeznaczania pomocy. Tak. Są już obowiązujące i rzeczywiście z tymi kredytami, te parabanki tutaj, ja się z tym zgadzam, bo mam nawet wśród znajomych takich, którzy wpadli w pułapkę zadłużeniową i teraz tak, albo rodzina, albo MOPS lub GOPS, tak, służy temu. Proszę Państwa, myślę, że każdy z Waszych podopiecznych zreflektuje się i nie będzie tego robił po prostu, no bo jak mówię, tutaj są pewne rygory i można zastosować wobec takiego delikwenta jakieś przymusy, jakieś, nie wiem, zwroty pieniędzy, czy jak to wygląda w praktyce. Czy takie były sytuacje? Nie było takich sytuacji. Nie robimy tak, Czyli nie pogłębiacie jeszcze tej biedy? Tak. Nie. Bo to ja rozumiem, że ta bieda się jeszcze pogłębia. Natomiast sprawdzamy. Najczęściej ci nasi klienci najbardziej z nami związani, czyli długoletni, pojawiają się cyklicznie, w odstępach miesięcznych. Zawsze przyznanie pomocy w tym środowisku poprzedza wizyta pracownika socjalnego. No i on nam komunikuje właśnie, że pieniądze zostały zużytkowane niezgodnie z przeznaczeniem. Wtedy zmieniamy formy pomocy, bo de facto klient się w dalszym ciągu kwalifikuje do przyznania pomocy, tylko że wydatkowuje ją niezgodnie z przeznaczeniem. Ile do tych pracowników socjalnych pani dyrektor ma? 14 w tej chwili. 14 osób, tak? To mężczyźni, kobiety? Kobiety. Głównie kobiety, tak? Mężczyźni się nie pchają do takiej pracy. Do tego ośrodka nie było ani jednej aplikacji męskiej. Ja rozumiem, że ośrodek jest sfeminizowany. No muszę powiedzieć, że bardzo dobrze. Właśnie, ja się pan panie toczy, czuję. Czuję się bardzo dobrze. Ja się domyślam. Z grona męskiego jestem ja i pan Marcin Stefanowicz. Dwóch panów macie na ilu zatrudnionych? 42. Na 42 osoby zatrudnione. No panowie. Ale czujemy się bardzo dobrze. Jak rodzynki w cieście. Tak, i bardzo nam jest tutaj dobrze z tym faktem. Coś by trzeba będzie zmienić, pani dyrektor, i jeszcze jakąś osobę, mężczyznę zatrudnić. Przynajmniej trzech, żeby było. Myśli pan o parytetach, tak? Myślę o spełnieniu pewnych parytetów, ponieważ zawsze kobiety walczą o te parytety, więc ja w tym momencie walczę o parytet męski w MOPS-ie. Ale oczywiście myślę, że mogę to w imieniu pani dyrektor powiedzieć, że nie jest to spowodowane jakąkolwiek... Nie wpłynęła nigdy ani jedna aplikacja pracownika socjalnego mężczyzn. Tak, właśnie. Tak. To dziwne, jest to zawód sfeminizowany. O ile pielęgniarze się zdarzają już, no, położni, tak, mężczyźni wchodzą jakby w te kobiece zawody. Dlatego mówię, to nie jest dyskusja na dzisiaj, prawda, bo mamy całkiem o czym innym rozmawiać. Ale niech też nasi widzowie wiedzą, że są takie ośrodki, jak MOPS właśnie, że dominują kobiety. Ale dyrektor mógłby być przynajmniej mężczyzną. Teraz jest pani dyrektor, to też może dzisiaj modne są zmiany płci, czego pani nie proponuje absolutnie. Ale jakby był mężczyzna, to też było może wam lepiej czy gorzej, no nie wiadomo. Proszę Państwa, oprócz tego, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje środki pieniężne, przyznaje pomoc najbiedniejszym, zajmuje się jeszcze inną działalność, która jest wpisana w jego statut. Co to za działalność, pani dyrektor, i jak sobie radzicie właśnie z pomocą, tą inną pomocą rodzinom?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsko-Mazowieckim jest również siedzibą zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I członkowie tego zespołu, jest ich 19, reprezentują wybrane dziedziny życia społecznego w mieście, więc są przedstawiciele policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół. Dyrektorzy szkół, rozumiem, czy pedagodzy? Pedagodzy szkół. Na czym ta działalność polega? Co jest waszym głównym zadaniem? Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie spowodowała to, że upoważniła 5 podmiotów do zakładania niebieskich kart. Do tej pory niebieskie karty, czyli karty dokumentujące jakieś zdarzenia agresywne wobec członków rodziny, mogła zakładać policja i ośrodek pomocy społecznej. W tej chwili ma prawo do tego 5 podmiotów, czyli te 2 wymienione, plus ochrona zdrowia, plus szkoły i policja. Ja rozumiem, że niebieska karta to jest jakiś symbol. Symbol czego? To jest dokument. Dokument też, tak? Nie tylko symbol. Tak? Tego, co zdarzyło się w rodzinie. Mm-hmm. W tym dniu, w którym doszło do rękoczynów, awantur, które można podciągnąć pod pojęcie przemocy w rodzinie. Czyli muszą być to członkowie związani więzami rodzinnymi, niekoniecznie małżonkowie, ale... Czyli jeśli ktoś przyjdzie do domu i narozrabia, to nie ma tego w niebieskiej karcie i to podlega już policji. Należałoby rozróżnić się właśnie awantury domowe, także te pod wpływem alkoholu, od działań takich przemocowych, stricte przemocowych w rodzinie, w czasie których dochodzi nie tylko do przemocy fizycznej, ale również psychicznej, ekonomicznej. Czy takich rodzin w Mińsku jest dużo? Objętych niebieską kartą? 54. 54 rodziny. Na koniec roku ubiegłego. Czyli jest 13, jest co robić. 67 jest co robić. W tym roku jest 13 kart. Myślę, że zjawisko przemocy ogólnie w rodzinach w Mińsku jest większe, bo nie zakładam, że wszyscy takie fakty zgłaszają. Domyślamy się, że pewnie tak jest, tylko że nie każdy zgłasza i nie każdy chce prać swoje brudy, tak, być nie, no bo pewnie jest to. Chociaż te informacje są anonimowe i pozostają tylko na nasz użytek, ale myślę, że jestem wręcz pewien, że na terenie miasta jest jakiś odsetek osób. Ustawa miała na celu zabezpieczyć interesy najbardziej bezbronnych, czyli dzieci. I też właśnie umożliwiła nauczycielom w szkołach zakładanie niebieskich kart, o czym nie każdy wie. I to leży po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy taka rodzina z niebieską kartą ma jakieś uprawnienia, jest uprzywilejowana, czy ona szybciej uzyska pomoc? Do czego ta karta, czemu ta karta służy w ogóle? Że oprócz tego, że jest rejestrem, tak, jakimś tam, prawda, tych rodzin. Rodzina nagle po tym zdarzeniu, które zostało przez jeden z tych podmiotów uprawnionych do założenia niebieskiej karty, rodzina nagle staje pod szkłem powiększającym, staje w środku uwagi służb miejskich. Czyli to znaczy, że ktoś niespodziewanie ich odwiedza, tak? To znaczy, odwiedza ich pracownik socjalny, odwiedza ich dzielnicowy częściej niż kogoś innego. W Ośrodku Pomocy Społecznej odbywają się posiedzenia grup roboczych. W przypadku każdej rodziny jest zwoływana grupa robocza i ci ludzie właśnie debatują, zastanawiają się, konstruują plan pomocy dla tej rodziny. Jak im pomóc, jak tym ludziom pomóc? Często i myślę, że najczęściej podłożem agresji jest alkohol. Jest 98% przypadków jest to podłoże alkoholowe. Czy przychodzi, krótko mówiąc i kolokwialnie, przychodzi pijak do domu i bije żonę, dzieci i tak dalej. Już nie pozwala im spać, budzi sąsiadów. Czy są zgłoszenia sąsiadów właśnie, bo to jest bardzo ważny problem. Jak ludzie reagują na taką przemoc i czy macie przypadki właśnie, kiedy po pierwsze zgłoszenia sąsiadów, a po drugie, czy potem nie przychodzi ktoś z rodziny i wycofuje swoje zgłoszenie. Tak.
Zdarzają się. Zdarzają się. Ale tego nie można wycofać. Aha. Grupa, czyli jeśli grupa robocza powoła, tak, w sprawie musi odbyć co najmniej 2 spotkania, przynajmniej tak jest w naszym regulaminie. Często zdarza się tak, że kobiety wzywają policję, policjant zakłada niebieską kartę, tak. Współmałżonek czy tam partner życiowy zostaje odprowadzony tak. do tego aresztu tak. na 48 godzin, gdzie trzeźwieje, wraca do domu, no i rozpoczyna się przekonywanie żony do żeby zdjęła wycofania. Tak? Nie da się tego zdjąć. To odium tak. w sumie, tak. inwigilacyjne wręcz. Musimy to odróżnić po prostu, czy jest to awantura domowa na podłożu alkoholu, czy jest to przemoc. Bo możemy pomóc, kierując sprawcę domniemanego, sprawcę przemocy do odbycia programów korekcyjno-edukacyjnych, które akurat w naszym mieście realizuje Powiatowe Centrum Pomocy tak. Rodzinie. Możemy skierować na spotkania z naszym psychologiem, możemy skierować do grup wsparcia. Także mamy pewne tam... Ale rozumiemy chyba sytuację, kiedy ktoś rzeczywiście znajdzie się w takiej potrzebie założenia tej karty lub konieczności wręcz założenia, potem dojdzie do wniosku, osoba wręcz się poprawi, tak? Już nie będzie tej przemocy. Czy ta niebieska karta cały czas jest, cały czas pod kloszem ta rodzina jest jakimś takim opiekuńczym? I cały czas zwracacie uwagę, a ile lat musi minąć, żeby zjąć? No nie ma na to przepisu. Nie ma na to przepisu. Ustawa zostawia. Bo sobie może rodzina nie życzyć już, prawda? Wyraźnie nie życzyć sobie, proszę mi nie przychodzić, ja jest u mnie wszystko w porządku, nie życzymy sobie. Tak, no ale są obiektywne wskaźniki funkcjonowania rodziny. Ale na przykład kobieta, bo ja lubię, jak mąż bije. Nie mieliśmy takiego przypadku. Nie było takiego przypadku. Nie. Ale są takie kobiety, ja osobiście znam. Są takie kobiety. Czytam. więc niebieska karta. Czy jeszcze jakimiś formami pomocy, takimi może niekoniecznie finansowymi się zajmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej? Tak, właśnie wspomniany wcześniej program Asystent Rodziny 2012. Ten program już się skończył, ale asystenci u nas zostali. Muszę powiedzieć, że mnie zaintrygowała nazwa Asystent Rodziny. No, asystent to znaczy dyrektora jest, tak? Asystentka szczególnie, na młoda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj Asystent Rodziny. Skąd taka nazwa w ogóle do tego projektu? No, nazwa pojawiła się jakieś 4 lata temu. Czy to już funkcjonuje już? Tak, tak. Był najpierw program pilotażowy, nawet ośrodek w 2010 roku. Jeszcze nie pracowałam w ośrodku, kiedy realizował to. No i przekuto to w ustawę. Obecność asystentów rodziny no jakby uprawomocniła ustawa o dobrze, panie, ale ja zapytam tak konkretnie. Czym różni się asystent od opiekuna? Od pracownika socjalnego. Od pracownika socjalnego. Myślę, że przez nazwę państwo ustawodawca chciał podkreślić to, że asystent ściśle współpracuje z rodziną. Częściej odwiedza rodzinę niż pracownik socjalny. Pomaga rozwiązywać więcej problemów. Jest tylko i wyłącznie dla tej rodziny, nie funkcjonuje w rejonie. Wasz pracownik socjalny ma pod sobą, nie wiem, co 10 rodzin, tak? Jeden. Jak to jest? Nie, około... Myślę, to znaczy tak, zapisy ustawowe są takie, że 2000 osób w środowisku przyjmuje się około 50 do 60 rodzin. I tak mają nasi pracownicy. I tak mają. No to dobrze myślałem, 40, 50, 60, tak? Natomiast tutaj jest jeden człowiek, jedna rodzina, tak? To znaczy asystent rodziny, jeśli zatrudniany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej z umowy o pracę, może mieć do 20 rodzin. Nasi, ponieważ mają umowy cywilnoprawne, mają 10 rodzin. Czyli zajmujemy się jeszcze, prowadzimy program asystentury rodzin dla 20 rodzin z miasta. Czy każdy może zostać takim asystentem? To jest fajna praca. Nie. Idzie się do rodziny, rozmawia się, wypije się kawę, zje się obiad może. No nie zawsze są. Ale można również zostać inaczej potraktowanym, z czego ja sobie zdaję sprawę. Są takie środowiska, w których nasz asystent rozmawia z członkami rodziny w swoim samochodzie. Bo nie może w domu mieszkać. Trudno, ciasno, tak. Ma jakby specjalnych warunków do porozmawiania z członkami rodzin. Żeby zostać asystentem, trzeba być osobą niekaraną.
No właśnie. Wyższe wykształcenie? Wyższe. Pedagogiczne. I to do tego pedagogiczne, tak? Tak. Ale można pracować w szkole, gdzie czasem jest w rodzinie. Można być też pracownik socjalny, ale nie z tego ośrodka pomocy społecznej. Z innego. Czyli na przykład z gminy Mińsk-Mazowiecki. Nauczyciele mogą sobie dorabiać jako asystenci? Mogą, ale u nas sobie nie dorabiają. Dlaczego? No bo zatrudniamy asystentów, z których jeden jest psychologiem, a drugi pedagogiem. Tylko dwóch? Tak, tyle mamy. Tak, takie potrzeby macie, rozumiem, tak? Z tym, że spieszę tu jeszcze wyjaśnić, że obowiązek zatrudniania asystentów spadnie na samorządy dopiero od 1 stycznia 2015 roku. Więc my stanowimy awangardę. Rozumiem. No to proszę się chwalić właśnie, bo ja właśnie oczekuję od tego, że Państwo mi powiedzą, czym ten Miński Ośrodek Pomocy Społecznej, ja wolałbym taką nazwę, Miński Ośrodek Pomocy, na jedno wyjdzie, jeśli chodzi o skrót. Czy on się wyróżnia wobec innych ośrodków? No bo wiadomo, rzeczą jest 42 osoby zatrudnione. Jest to troszkę ludzi, prawda? 12 milionów w budżecie. Ubiegłego roku. 311 zł na każdego mieszczanina, jeśli by on wszyscy zbiednieli, tak? Już troszeczkę sumujemy naszą rozmowę, żeby nasi widzowie domyślali się, że zawsze mogą tutaj przyjść i na pewno pomoc uzyskają. Tak, czy Państwo to gwarantują, że oczywiście najpierw muszą sprzedać wszystko, co mają, tak, żeby jeszcze przeżyć parę miesięcy czy parę lat, a dopiero przyjdą do Was, tak? No jak się komuś nie zechce pracować, tak? To jest wolny kraj. To jest wolny kraj. Ma prawo nie pracować i ma prawo korzystać prawo z pieniędzy naszych podatników, które ma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tak? No, to zwekslował Pan je w tę stronę. Nie w tę stronę poszedłem. Nie jesteśmy w stanie zmusić ludzi do pracy, tak? gdyby do tego dochodziło. Przepraszam za tę trochę ironię, sarkazm troszeczkę, ale na to wychodzi, że... Wyglądają systemy zabezpieczeń we wszystkich krajach. Proszę spojrzeć i porozmawiać z ludźmi, którzy wracają z Wielkiej Brytanii. Tak. Każdy wspomina ich socjal, ale właśnie tam nikt nikogo nie zmusza do pracy. Ludzie się starają o pracę. Do socjalu też nie zmusza. Przeżyć. No właśnie. Jest wolny wybór, tak? Wybieram pracę za jakieś tam pieniądze, albo wybieram socjal też za jakieś tam pieniądze. Każdy ma różne potrzeby, tak? W zależności od potrzeb, ale to już kiedyś słyszeliśmy, prawda? Tego nie powiedziałam. No poza tym kwoty pomocy finansowej z pomocy społecznej są ustalone w takich wysokościach, aby wręcz mobilizować ludzi do tego, żeby szukali pracy, no bo trudno jest bazować tylko na tej pomocy, więc te kryteria dochodowe są... Z pomocy społecznej się nie przeżyje, no jest to bardzo trudne, więc kwoty, które uprawniają do pomocy finansowej z pomocy społecznej są przez ustawodawcę ustalone na takim poziomie, aby nie przyzwyczajały niejako osób korzystających z pomocy społecznej do trwałego korzystania z pomocy społecznej. Pani Justyno, ja do Pani się zwrócę. Była Pani długie lata pracownikiem socjalnym. Tak, chodziła Pani do ludzi, czy nie? Nigdy Pani nie chodziła. Zajmowałam się taką administracyjną. Administracyjną. A z tego, co koleżanki mówią na przykład, bo chciałem zapytać, jako nie dyrekcji, a Pani z tym, co mówią koleżanki? Jak to się pracuje tutaj jako ten wysłannik tej pomocy właśnie do ludzi? Czy oni sobie chwalą tę pracę, czy? To na pewno trzeba czuć tą pracę. Jest to na pewno jakieś specjalne powołanie do tej pracy, bo nie każdy uważa, może to wykonywać. Taką to jest takie posłannictwo. Takie posłannictwo. Misja. Pewnego rodzaju misja. Tak. Jest to praca bardzo trudna na pewno i po jakimś, nie wiem, długim... Czy widziała Pani zapłakaną koleżankę z wizyty w terenie, jak przyszła? Raczej nie. A zdenerwowaną? Można się zdenerwować. Jak trzeba to lubić, a wręcz kochać, by nie przestać pracować, nawet denerwując się. No, każda praca jest trochę stresująca, tak? Ale chyba ta szczególnie. Na pewno trzeba mieć też wiele cierpliwości, takiego samego zaparcia, dążenia do tych... No i pozbawionym chyba trzeba być wstrętu, bo się idzie do różnych domów i do różnych rodzin. I różne rzeczy się zastaje tam, prawda? Wiemy o tym doskonale. Jest to niewdzięczna praca, krótko mówiąc, tak? Chyba. No jest to dosyć trudne z pracownikami socjalnymi. A no właśnie, czy działa Pani dyrektor? Twierdzę, że mają trudną pracę, ale odwracając całą tę sytuację, nasi podopieczni w jeszcze trudniejszych warunkach mieszkają. Czy to jest krótka wizyta tylko, tak? Tak, to widzimy tylko wierzchołek Góry Lodowej.
moment, w którym przeprowadza się wywiad, który jest podstawą do udzielenia tego świadczenia. I gdzieś ten wywiad trzeba przeprowadzić, ale można nawet zachorować po pobycie w takim domu, tak? Nie. To są przesadzone informacje. Mocno przesadzone. A jak to jest teraz, bo w amerykańskich filmach kiedyś tak widzieliśmy, że jak pracownik socjalny szedł do rodziny, telewizory gdzieś tam za okno do sąsiadów, radia, nic nie ma, goło i wesoło, tak? Czy takie rzeczy się zdarzają na zjawisku? Myślę, że mylący jest obraz podopiecznego pomocy społecznej, który w większości ludzi, myślę, powinien się jawić jako biednie ubrany, nie mający niczego w domu. To jest ciekawe. A przecież ludzie robią co mogą, żeby zapewnić byt swoim bliskim. Czyli jeśli taki telewizor jest, najnowszy, LED-owy, tak? Nie widziałabyśmy takiego telewizora, ale telewizja jest takim medium, że nie wyobrażam sobie... No jeśli stoi samochód przed domem, to też... Panie redaktorze, pracuję tu drugi rok. Tak? Dwukrotnie stwierdziliśmy obecność samochodu przed domem podopiecznego. W jednym przypadku nie nadawał się do użytku, nie był nawet zarejestrowany, a w drugim przypadku podopieczna sprzedała ten samochód. Ale musiała sprzedać, żeby żyć z czegoś. Przepraszam, muszę zadać takie pytanie, ponieważ nasi widzowie na pewno spotkali się wielokrotnie i chciałbym to zweryfikować, jak to jest właśnie. Czy rzeczywiście oni nagminnie oszukują ci, którzy potrzebują pomocy? Czy jest to po prostu coś, co się utrwaliło w społeczeństwie, czyli złe przekonanie o tych, którzy pobierają pomoc? Nie ma nagminnego oszukiwania. Nikt z nas, z pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, nie może tak powiedzieć o naszych podopiecznych. No i mnie to już myślę, że jest to w dużym stopniu stereotyp, panie redaktorze, tak samo jak w całym społeczeństwie są ludzie uczciwi i zdarzają się ludzie nieuczciwi, tak myślę, że... Czy wracamy do początku rozmowy, że podchodzicie do... Opinie krzywdzące, opinie sąsiadów tych ludzi. I może zazdrość jakaś. Może tak. To chyba działa na zasadzie takiej plotki, jak to zwykle, prawda? Dlaczego jemu jest dobrze? No bo ukradł, tak? Skądś tam, prawda? Albo te 1 milion, jak mówimy, że trzeba ukraść, żeby dorobić się następnych milionów. Nie jest to prawda, czego ja jestem przykładem. Natomiast rzeczywiście stereotypy pokutujące w społeczeństwie trzeba jakby rozwiązywać inaczej. Czyli trzeba zadawać kłam tym stereotypom, by ludzie przestali nimi myśleć, tak? Nie myślmy o Polaku jako temu, który kradnie samochody Niemcom, prawda? Pomyślmy o tym, który pojedzie na zachód i bardzo dobrze pracuje, ciężko pracuje dla rodziny, żeby rodzina miała lepiej. Także tutaj, jeśli chodzi o i pracownika socjalnego, i szanowną dyrekcję, jak i też inspektora medialnego, że tak się o panu Piotrze wyrażę również, chodzi o to, żebyśmy wszyscy jakby zdali sobie sprawę, a przede wszystkim nasi widzowie, iż pomoc społeczna, te 12 milionów, jeszcze raz wrócę, to nie są pieniądze zmarnowane. Czy możemy tak powiedzieć? Oczywiście, z całą pewnością. Czy my podatnicy możemy mieć sumienie spokojne i spać spokojnie, że te 12 milionów jest w dobrych rękach? Ja tylko przypomnę, że od ubiegłego roku Ośrodek Pomocy Społecznej posiada w swojej strukturze dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Tak. Bo do 2012 roku budżet MOPS-u stanowił około 5 milionów. Tak. Te wszystkie wielkie pieniądze przyszły ze świadczeniami alimentacyjnymi i rodzinnymi. Zostały przeniesione, tak. Rozumiem. Czy to było to na granicach 5 milionów? Tak. Przyszło do nas 6 milionów świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych. Rozumiem. To ta zmiana właśnie administracyjna, organizacyjna. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że pomoc społeczna z natury rzeczy ma rozwiązać przejściową sytuację kłopotliwą, w której znalazł się klient. Ma stanowić pomoc w sytuacji, w której klient sobie nie radzi. Rozwiązać ten... Tak. To nie jest konstans. A nie utrzymanie, prawda? Tak.
kuluarach zacytował Pan powiedzenie profesora Kenneta Galbraitha o wędce. My chociaż wypłacamy te zasiłki, które się dla niektórych kojarzą ze względu na swoją cykliczność, z jakimś pensum, z jakimś stałym wspieraniem, jednak uważamy, że powinny być tą wędką, dzięki której rodzina bądź człowiek, jeśli sam prowadzi gospodarstwo domowe, może przetrwać ten najtrudniejszy okres w swoim życiu. Czy dajecie ludziom wędkę przejściową, nie na stałe, ale rzeczywiście umiejętność łowienia ryb, chcecie, żeby ta umiejętność została w tym człowieku. I właśnie temu służą nasze programy unijne, które realizujemy. Powiedzmy sobie, że jestem zszokowany sumą nadal, ale może mi przejdzie. To jest ponad 500 tysięcy złotych. To jest bardzo duża suma. Życzę, żeby była skutecznie wydana, żeby było dużo, jak najwięcej osób. My też sobie tego życzymy. Chcemy się jeszcze pochwalić tu. Tak. Myślę, że nie wystrzelam się z tajemnicy. Będziemy próbować na bazie Klubu Integracji Społecznej utworzyć spółdzielnię socjalną. Jest to taki jeden z podstawowych podmiotów ekonomii społecznej, który być może spowoduje to, że kilkanaście osób będzie miało pracę dodatkowo w Mińsku. Dobra każda osoba. Dobra praca dla każdej osoby, żeby każda osoba zdobyła. Proszę Państwa, no i będziemy kończyć nasz program, nasz wywiad tutaj z trzema osobami, które zajmują się pomocą społeczną w Mińsku Mazowieckim. Tak jak powiedzieliśmy, nie żałujmy tych pieniędzy z naszych podatków, ponieważ jest to, jak widać, kadra, która sobie doskonale z nimi radzi i tam wyda, gdzie to będzie konieczne. Natomiast obalajmy wszystkie stereotypy dotyczące ludzi, którzy tę pomoc otrzymują. Nie zawsze jest tak, jak mówią sąsiedzi. Może rzeczywiście trzeba pójść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zapytać konkretnie, jak jest. Ja rozumiem, że to są pewne tajemnice, oczywiście nie możemy zdradzać nazwisk, ale myślę, że jeśli tutaj by ktoś przyszedł, prawda, i zapytał, to Państwo jakoś potraktują go uczciwie i zgodnie z ustawą. Do informacji publicznej. Chciałabym w tym miejscu podziękować wszystkim mieszkańcom Mińska Mazowieckiego, którym jest nieobcy los sąsiadów, dzieci sąsiadów, którzy informują nas o tym, co robią dzieci sąsiadów, że rodzice czasami piją alkohol, że dzieci są bez opieki, że starsi ludzie są bez środków do życia. Za to wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. A ja dziękuję Państwu i życzę rzeczywiście satysfakcji z tej pracy. Praca nie jest do końca wdzięczna, o czym wszyscy wiemy, zresztą która praca jest do końca wdzięczna. Ale mam wrażenie, że Państwo tę pracę traktują jak misję i ją po prostu, jak nie kochają, to przynajmniej lubią. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Tak po kolei, Pani Dyrektor, ale ponieważ Pani tutaj feminizm zastosowała w zakładzie, więc ja tak po kolei się z Państwem żegnam. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękujemy. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV.